Może stoisz tutaj i się zastanawiasz nad tym, co tutaj jest głoszone. Może uważasz, że ciebie to nie dotyczy. To, że ty musisz osobiście się spotkać z Jezusem. Chcę ci powiedzieć o tym, że ja byłem takim samym człowiekiem. Byłem dobrym człowiekiem, myślałem, że religijne uczynki mnie zbawią. Myślałem, że ja już nic nie muszę więcej czynić. Wystarczy, że ja będę dobrym człowiekiem, będę chodzić do kościoła i będę przyjmować wafelka. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że żaden wafelek, żadne chodzenie pobożne do kościoła nie może ciebie uratować. Dzisiaj głosimy tutaj o tym, że potrzebujecie narodzić się na nowo z Bożego Ducha, inaczej nie wyjdziecie do nieba. Możesz być najlepszym człowiekiem, możesz posiadać dużo majątności na tej ziemi, ale jeżeli nie spotkasz Jezusa, jeżeli nie oddasz Mu swojego życia, to po śmierci pójdziesz do piekła. Ale dzisiaj głosimy wam to, że możecie mieć życie wieczne, jeżeli uwierzycie w te proste słowa Ewangelii, które dzisiaj wam głosimy. O tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. O tym, że On żyje. On nie jest gdzieś tam na krzyżyku w kościele. On nie jest gdzieś jakimś małym obrazkiem, figurką. On jest realną osobą. Ja kiedy 8 lat temu realnie zawołałem do Niego, to moje życie się odwróciłem o 360 stopni. Spotkałem się osobiście z Jezusem, ponieważ uwierzyłem w proces słowa Ewangelii. Każdy człowiek tutaj na ziemi jest martwy duchowo. Każdy człowiek, który rodzi się tutaj na ziemi, jest oddzielony od Boga i twoje ego, twój grzech, ego oddziela ciebie od Boga i dlatego potrzebujesz przyjść do Niego, potrzebujesz uznać się za grzesznego człowieka. Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Każdy człowiek jest skazany na piekło, kiedy się rodzi tutaj na ziemi. Ale kiedy przyjmiesz ofiarę Jezusa Chrystusa, kiedy realnie do Niego przyjdziesz i powiesz: Jezu, nie znam Ciebie, ale chcę Cię poznać. Jeżeli uwierzysz w tę Ewangelię, o tym, że On zmartwychwstał, o tym, że On przebaczy Ci Twoje grzechy, o tym, że On jest prawdziwym Synem Bożym, to po śmierci pójdziesz do nieba. Nie przez swoje dobre uczynki, nie przez swoje starania, ale poprzez to, że Ty uwierzyłeś, że święta krew Jezusa została przelana za Twoje grzechy. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz podjąć tą decyzję. Podejmij dziś decyzję. Nie bądź kozakiem i nie mów, że wszystko już masz, że wszystko już posiadasz. Przyjdź do Jezusa, oddaj dzisiaj Mu swoje życie. Dzisiaj wzywamy was, abyście pojednali się z Bogiem, abyście przyszli do Niego, abyście przyszli do Niego personalnie. Nie musisz przyjdziesz do Jezusa przez jakąś bozię, przez jakieś sakramenty, bo tylko Jezus Chrystus jest drogą do Boga przez Chrystusa. Jeżeli jesteś zniewolony, jeżeli masz opresję jakąkolwiek w swoim życiu, to wiedz o tym, że możesz być zdrowy, że możesz być zdrowy, możesz zostać uwolniony dzisiaj na tym miejscu, Boże, swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony. To tam na krzyż Golgoty wszelka choroba, wszelka niemoc została przybita na krzyż Golgoty, żebyś ty nie musiał cierpieć. Jeżeli chcesz, to przyjdź tutaj, weź swój cud do swojego życia. Jesteś osobą, która 2 lata temu miała operację na brzuchu i lekarze ci powiedzieli, że twoja blizna się nie zagoi, będziesz żyła z tym do końca życia. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiona, to przyjdź tutaj, poproś swoją świętą rękę i zostaniesz wolna. Dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest dzień łaski. Łaska, nie za zasłona przychylność Boga do człowieka. Łaska, nie uczynki, nie starania. Przyjdź dzisiaj. You are person from India. And it is message for you. Palia kanta le imene tala mentala. Dele imene tala mene cikel dalbel. De jeszu parne di kanta le bosu dolorin tala. Libren tala misol. Libren tala kunta dil. Libre tala. Jeszu on te grasu tu. Jeszu lusy kampreti. Eto lu suli din dalal. Labra ti la hadelini. Dabra ti los. Lolo ni dala mene dali. Solo ni dala. Przyjdź dzisiaj do Niego.
Przyjdź dzisiaj do Jezusa, uznaj się za człowieka grzesznego, uznaj się za człowieka, który bez Jezusa Chrystusa nie może wejść do nieba. On jest jedyną drogą, On jest Zbawicielem. Nie zbawi cię Allah, nie zbawi cię Budda, nie zbawi cię żadna inna religia, tylko w Chrystusie jest jedyna nadzieja. Zawołaj do Niego. Ja kiedy przyszedłem, to moje życie się realnie zmieniło, ponieważ ja uwierzyłem. Uwierzyłem prostą swoją wiarą. Prostą swoją wiarą przyjdź i uwierz tak jak ja. Jeżeli chcesz być zdrowy, przyjdź tutaj. Potrzebujesz uwolnienia, przyjdź. Położę swoją świętą rękę. Zostaniesz uzdrowiony. Jesteś osobą, która rok temu została ci powiedziane przez swoją babcię. Ona powiedziała, że nic z ciebie nie będzie do końca życia, że jesteś skończoną osobą, ale to nie jest prawda. Jeżeli ty pojednasz się z Jezusem Chrystusem, to będziesz cenną Boga, cenną osobą w oczach Boga, ale wpierw potrzebujesz narodzić się na nowo, wpierw potrzebujesz przyjść do Jezusa Chrystusa, a wtedy staniesz się synem, córką żywego Boga. Przyjdź dzisiaj. Oddaj swoje życie Jezusowi, pojednaj się z żywym Bogiem. Uwierz, to jest proste słowa Ewangelii, a będziesz żyć. Amen.